W dzisiejszym kąciku literackim polecam książkę Bethany Webster Odkrywanie wewnętrznej matki. To jedna z tych pozycji, które dodają kobietom mocy, wzmacniają ich poczucie własnej wartości i zachęcają do tworzenia globalnych zmian związanych z obecnością kobiecego pierwiastka w świecie. Autorka formułuje pojęcie matczynej rany, które tłumaczy jako społeczny problem zakorzeniony w patriarchacie. Uważa, że można ją uleczyć na poziomie córki. Jakie są oznaki posiadania matczynej rany? To ciągłe poczucie, że coś jest z nami nie tak. To taki stan, gdy boimy się krytyki, gdy nasze granice są słabe, gdy nie żyjemy w zgodzie ze swoimi pragnieniami, gdy nie czujemy się bezpieczne, by zająć miejsce i głosić naszą prawdę, gdy znikamy, by nie robić kłopotu. Autorka opisuje swoją własną drogę leczenia matczynej rany. Postuluje, że silna córka jest warunkiem uzdrowienia matki i w istocie składa jej wielki dar, światło, które ukazuje cień matki i wskazuje jej drogę do leczenia. W dwóch zdaniach. Pozycja krok po kroku prowadzi przez niuanse relacji na linii matka i córka, wskazuje pokoleniowe przyczyny powstawania matczynej rany i bez dozy oskarżenia daje lekarstwo. Otwarte zaproszenie do bycia silną kobietą z mocą samostanowienia. Gorąco polecam. Również mężczyznom.